Brytyjski dziennik Daily Mail przed dwoma dniami przekazał informacje o złocie, które miało zostać ukryte na terenie polskiego zamku w Rostoce. Naukowcy z polsko-niemieckiej Fundacji Śląski Pomost twierdzą, że udało im się odnaleźć dziennik oficera SS, Egona Ollenhauera, z którego wynika, że członkowie rodu von Hochberg mieli powiązania z nazistami ukrywającymi fortuny. Złoto na polskim zamku przez ostatnie dziesięciolecia pamiętnik miał znajdować się w rękach loży masońskiej. Z jego lektury wynika, że kilkadziesiąt ton złota jest ukryte w nieczynnej studni. Nie jest to jednak jedyny punkt. Naziści ukrywali swoje skarby w 11 lokalizacjach. Na temat skarbu ukrytego w zamku postanowił wypowiedzieć się jego właściciel. W kontekście pojawiających się doniesień medialnych wskazujących zamek w Rostoce jako potencjalne miejsce ukrycia skarbu III Rzeszy potwierdzamy, że przedstawiciele Fundacji Śląski Pomost kilkukrotnie kontaktowali się z nami w tej sprawie. Nie przekazali jednak żadnych możliwych do zweryfikowania informacji na temat miejsca ukrycia skarbu ani szczegółów ewentualnej akcji wydobywczej. Z całą stanowczością podkreślamy, że nie będziemy podejmować żadnych kroków prawnych i faktycznych, które mogłyby stać w sprzeczności z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi. Jednocześnie deklarujemy pełną gotowość do współpracy z odpowiednimi organami administracji publicznej. Cieszymy się ze spodziewanej fali zwiększonego zainteresowania zamkiem w Rostoce i w momencie, w którym przygotowujemy zabytek do stałego udostępniania dla zwiedzających. Z całą mocą deklarujemy jednak, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa i integralności zabytkowego zespołu zamkowo-parkowego. Dlatego każda nieautoryzowana próba naruszenia tego bezpieczeństwa spotka się z naszą zdecydowaną reakcją. Jesteśmy przekonani, że naszym największym skarbem jest sam zamek i jego przebogata spuścizna kulturowa. Niezależnie od tego, jakie jeszcze skrywa tajemnice, zapraszamy do ich wspólnego odkrywania. Czytamy w oświadczeniu właściciela zamku na Facebooku. Wszystko wskazuje na to, że historia skarbu ukrytego na zamku w Rostoce to jedynie kolejna fascynująca legenda. Z postu na profilu zabytku można wywnioskować, że do momentu uzyskania rzetelnych informacji na temat wiarygodności pogłosek, nie będą prowadzone żadne prace poszukiwawcze. Złoto nazistów pozostaje więc w krainie fantazji. Pozytywnym aspektem sprawy jest to, że wiele osób dowiedziało się o istnieniu perły architektonicznej, jaką jest XVI-wieczny zespół pałacowy. Kto wie, może w przyszłości powtórzy on historię dotyczącą kościoła w Barczewie? Źródło: Doba, następny artykuł.